Słowo Boże na każdy dzień. Właściwe podejście i praktyka dla tego, kto pragnie poddać się autorytetowi Boga. Jakie podejście powinien teraz przyjąć człowiek do znajomości i postrzegania autorytetu Boga, faktu władzy Boga nad ludzkim losem? Jest to prawdziwy problem, przed którym staje każdy człowiek. W jaki sposób powinieneś pojmować i rozumieć autorytet i władzę Boga w obliczu problemów prawdziwego życia? Kiedy nie wiesz, jak należy rozumieć problemy, radzić sobie z nimi i ich doświadczać? Jaką postawę powinieneś przyjąć? Jakie obrać podejście, aby pokazać swoje intencje, pragnienia oraz realność poddania się władzy i decyzjom Boga? Najpierw musisz nauczyć się czekać. Następnie musisz nauczyć się szukać, a później zaś nauczyć się poddawać. Czekać oznacza czekanie na czas Boga, oczekiwanie na ludzi, wydarzenia i rzeczy zaaranżowane dla Ciebie przez Niego. Czekanie na stopniowo objawiającą się przed Tobą Jego wolę. Szukać oznacza obserwowanie i rozumienie troskliwych intencji Boga wobec Ciebie poprzez ludzi, wydarzenia i rzeczy, które przygotował. Rozumienie przez nie prawdy, rozumienie tego, czego ludzie muszą dokonać i dróg, których muszą się trzymać. Rozumienie rezultatów, do jakich Bóg zamierza doprowadzić w ludziach oraz osiągnięć, jakie zamierza w nich uzyskać. Poddawać się odnosi się oczywiście do akceptowania ludzi, wydarzeń i rzeczy, które Bóg zaplanował, akceptowania Jego władzy oraz poznawania poprzez nią, jak Stwórca dyktuje ludzki los, jak zapewnia człowiekowi życie i jak wprowadza w niego prawdę. Wszystkie rzeczy w ramach decyzji i władzy Boga są posłuszne prawom naturalnym, i jeżeli postanowisz pozwolić Bogu wszystko dla Ciebie zaaranżować i podyktować, to powinieneś nauczyć się czekać, szukać i poddawać się. Jest to postawa, którą musi przyjąć każda osoba, która chce poddać się autorytetowi Boga. Podstawowa jakość, jaką posiadać musi każdy, kto chce zaakceptować władzę i decyzję Boga. Aby mieć takie podejście, posiadać taką jakość, musicie bardziej się starać, bo tylko tak możecie wejść do prawdziwej rzeczywistości.